Dzień dobry, witajcie. Chciałam dla was przygotować ekstra film z mierzenia sukienek, część druga, jeżeli chodzi o Patty Store, ale przyszłam ponarzekać, dlatego że zamówiłam sobie rzeczy i one w ogóle nie są dla mnie dobre i powiem wam, że aż zdurniałam, więc teraz z pomocą Andrzeja jeszcze przed chwilą się mierzyłam, żeby sprawdzić, ile ja mam tych centymetrów w tym jakże obszernym fragmencie mojego ciała. No i jak bum, cyk, cyk, wychodzi 110. Nie oszukuję, no mam tyle. 110, nie? Pamiętacie pewnie sukienkę z poprzedniego filmu? Taka piękna, z takimi tutaj alabówkami, kopertówka. Zamówiłam ją sobie w dwóch rozmiarach, ponieważ wróciła ze zwrotów. Zamówiłam ją w rozmiarze 2XL i 3XL. Ale sprawdziłam to sobie i w teorii już XL-ka powinna być dla mnie dobra. Chociaż tak na styk, bo jest właśnie do 110 cm. Uwielbiam ten sklep, ale nie wiem, o co chodzi. Czy jakieś krasnoludki te ciuchy mierzyły w tym przypadku? Czy co tam się wydarzyło? Nie jestem w stanie wam tych sukienek pokazać, bo obie są dla mnie za małe. Ta druga jest chyba na 115 cm w biustce, ta trzecia na 120 chyba, czyli 10 więcej niż ja mam i się absolutnie w nią nie mieszczę. Nie ma w ogóle szans. W dalszym ciągu widać mi, o, gdzieś tyle biustu. I wiecie, jakbym tak sobie ją próbowała jakoś dziwnie układać, łapać nagrawki, to by się może udało. Ale wydaje mi się, że nie o to chodzi. Jak kupujemy sukienkę, to chcemy, żeby ona była dobra. Tak po prostu dobra. Przyszła jeszcze jedna, taka piękna, z marszczeniami, z błyszczącego materiału. Też wam jej nie pokażę, bo nawet głowy przez nią nie przełożę, nie? W ogóle, jak tylko wkładam rękę i głowę, to sukienka mi mówi stop, nie wkładaj drugiej, bo to pójdzie w szwach. Także nie wiem, co tam się wydarzyło, słuchajcie. Nie wiem, o co chodzi z tymi ciuchami ze świątecznych kolekcji. No, nie jestem w stanie się w nie zmieścić. Mam tutaj sukienkę, w którą się zmieściłam wyjątkowo, ale czuję się w niej jak ta dziewczynka z rodziny Adamsów. Teraz na czasie jest, tak. Kasia. W sensie jest w tym coś ciekawego, ale czuję się trochę jakbym była przebrana, a nie jakbym była ubrana. No więc mam takie mieszane uczucia. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie wierzyłam wyjątkowo przed stanięciem tutaj przed kamerą. Andrzej mi ziewa tam z tyłu. No wiesz co, wstydziłbyś się, co takie ciekawe rzeczy się dzieją. Ale nie mierzyłam jej dlatego, że no już się po prostu bałam, szczerze mówiąc. A ponieważ jest to sukienka taka zapinana na guziki, to nie boję się, że ją facjatą obrudzę, zaraz spróbuję w nią wejść. I przyjdę do was z podsumowaniem tego, czy cokolwiek się nadaje, natomiast myślę, że to będzie zamówienie, które w całości odeślę. Zaraz do was wracam, zobaczymy, czy się zmieszczę w sukienkę w kratę. Wróciłam. Zmieściłam się, ale dzisiaj chyba mam jakiś dzień pastwienia się nad Patty Store. No, myślę, że odeślę to zamówienie w całości. Tak, prezentuje się ostatnia rzecz, którą zakupiłam i druga, w którą się mieszczę. Z pięciu. Druga z pięciu, o tak. Powiem wam, że to jest fajne, to jest pewnie z wiskozy, bo to jest taki cienki, przyjemny materiał. Natomiast nie jest to do końca dla mnie wygodne w ramionach. W sensie to byłoby wygodniejsze, gdyby miała zdjęła ten pasek, ale wtedy wygląda trochę aż za bardzo chyba workowato. I mam taki problem, że jak mam tą sukienkę założoną z paskiem, to to rozpięcie się podnosi i ono jest bardzo wysokie. Ja mam teraz kryjące rajstopy, więc Bogu dzięki nic nie widać. Natomiast no, musicie mi uwierzyć, że tutaj to jest naprawdę wysoko. Jakbym to miała z przodu, to bym zaświeciła tym, czym świecić nie powinnam. Także, no i tutaj w ramionach coś mi też szwyt jakoś tak nie leżą. Nie udało mi się. Nie udało mi się, jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy, bo zamówiłam sukienkę kopertową projektu Patrycji, która nie była tania. Jest sukienką sylwestrową, z przepięknego cekinowego czarnego materiału, taki ten cekin tak pięknie odbija światło. No ale właśnie, wszystkie te sukienki, które szyje Patrycja, one są one size albo sexy size, kto jak woli. I zazwyczaj właśnie są opisane, że są do 120 cm w biuście. I trochę się boję. Po tym, jak dzisiaj się nie zmieściłam w te rzeczy, naprawdę się boję, a tym bardziej, że kupiłam tą sukienkę w przedsprzedaży. Więc zaboliłam za nią w ciemno.
Na pewno będzie można ją zwrócić, bo zawsze jest taka możliwość. Wiem też, bo oglądam story Patrycji, że ona zamówiła te sukienki górką dla tych, którzy chcieliby je kupić, a nie załapali się w przedsprzedaży. Więc na pewno zwrot będzie możliwy, ale powiem wam, że no z pewnym pesymizmem chwilowo patrzę na te moje zakupy, bo jeżeli chodzi o rzeczy letnie, wszystko mi się sprawdzało. Te sukienki z długimi rękawami, które mam, są z zeszłego roku też z kolekcji zimowych i też mi się sprawdzały. A tutaj strasznie dużo wybrałam rzeczy nietrafionych, które na zdjęciach wyglądają pięknie. I w teorii pasują na jeszcze większe kształty niż moje, a w praktyce nie do końca. Więc tyle, jeżeli chodzi o moje marudzenie. Zaraz przebiorę się w coś swojego. Pokażę wam, co takiego było w kalendarzach adwentowych, bo jeżeli chodzi tutaj o YouTube'a, to nie odzywałam się do was aż 5 dni. Ostatnio słyszeliśmy się w niedzielę, dzisiaj jest piątek, także jest co nadrabiać. Dobra, przejdziemy szybko, słuchajcie, do tego, co było w kalendarzach adwentowych. Zaczniemy od OnlyBeyond, dlatego że tych rzeczy było mało, no bo otwieramy co drugi dzień, więc mam tu tylko dwie zdobycze. Pierwsza to jest szampon rypacz. Coś takiego mocno oczyszczającego. Jeżeli chodzi o drugą, jest to peeling enzymatyczny. W zeszłym roku też ten peeling był w kalendarzu. Ja go podarowałam mojej sąsiadce, dlatego że miałam inny peeling wtedy. W tym roku chętnie skorzystam. Przejdę może teraz do rzeczy z Body Shopu. Powiem wam, że no, dużo tutaj ciekawostek mam. Pierwsza rzecz ta, która mnie najmniej cieszy, więc od niej zacznę, to jest masełko do ust. Ja tych masełek mam już całkiem sporo. Używam ich, no bo ich używam. Czy jestem fanką? No tak średnio. Im więcej ich wyciągam z tego kalendarza, tym mniej je lubię. Mam takie wrażenie, bo ja naprawdę wolę rzeczy takie w formie pomadki. One są po prostu dużo przyjemniejsze do używania. To, co mnie najbardziej ekscytuje, słuchajcie, z tego wszystkiego, to jest krem z witaminą C. Ja już mam serum z tej serii, ale jeżeli chodzi o krem, to jest to moje pierwsze podejście do takich rzeczy. Dzwoni mi telefon, muszę to zrzucić, sorki. Tak, więc jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że witamina C teraz na zimę to w ogóle ekstra. Ja nie mam jakoś specjalnie przebarwień na buzi, z którymi muszę jakoś mocno walczyć. Natomiast mam takie wrażenie, że taka moja buzia jest jakaś, nie wiem, bardziej promienna, jak tej witaminy C używam. Może tak sobie wmawiam. W każdym razie lubię się z tymi produktami, więc to mnie naprawdę mega ucieszyło, jak otwierałam kalendarz. Tutaj kolejna rzecz, która też mnie cieszy, bo pachnie cytrusowo. Zapach mango, jest to mgiełka do ciała. Także fajnie szykuje nam się wyjazd w końcu, powiem wam, że czuję, że lecimy, jeszcze nie powiem gdzie, ale czuję, że lecimy dlatego, że w końcu kupiliśmy bilety, bo nasze atrakcje kupiliśmy jeszcze przed ślubem, natomiast nie mieliśmy biletów lotniczych, już nie mamy i powiem wam, że czuję takie podekscytowanie, nie mogę się doczekać, aż będę już na miejscu, ale na razie nie będę zdradzać, może w ogóle nie będę zdradzać, może dowiecie się, jak już tam będziemy na miejscu i potem dodamy filmy. No jaram się na maksa po prostu, ale to na pewno mi się przyda, bo to jest właśnie takie fajnie, żeby się psiknąć, jak jest, od razu może, że lecimy w miejsce, gdzie będzie ciepło. Jej. Więc to jest fajne, tak wiecie, żeby się psiknąć, bo to daje takie uczucie chłodku, jeszcze się ładnie pachnie. To jest ekstra. O Boże, jak to pięknie pachnie. No. No i tutaj mam kolejne dwie rzeczy. Były w kalendarzu jedna po drugiej. Najpierw pojawił się szampon, dzisiaj pojawiła się odżywka. Jest to taka seria Shea, jeżeli chodzi o szampon, ja go używać nie będę mogła, dlatego że jestem uczulona na jeden z jego składników. Jest to składnik pianotwórczy, nazywa się to bardzo trudno kokamidopropylbetaina. Nie będę to powtarzać, jak ktoś chce, to niech sobie cofnie. No właśnie, detergent, tak mi się wydaje, że detergent właśnie pianotwórczy. Jeżeli macie tak, że po umyciu włosów, mimo że na przykład tak jak ja myjecie włosy codziennie, macie takie wrażenie, że coś was swędzi, tak jakbyście, nie wiem, tych włosów może nie domyli, albo skóra jest lekko zaróżowiona, to najprawdopodobniej jesteście uczuleni tak samo jak ja. Dlatego polecam wtedy wszystkie rzeczy, które są z OnlyBio, dlatego że one są wolne od tego składnika. Tak, także szampon, pójdź dalej. Już wiem, że pójdzie w ręce Julki. Umówiliśmy się na czwartek, a ona tak samo jak ja kocha Body Shopa, także będę miła i się podzielę. Natomiast jeżeli chodzi o odżywkę, to sobie zostawię, dlatego że w odżywce takiego składniku nie ma. Więc będę mogła jej na spokojnie używać. Przejdziemy do Rituals'a. Zacznę może od tych małych rzeczy. To mnie bardzo cieszy, dlatego że miałam już
produkt do mycia twarzy z tej serii. To jest seria Glow, to jest w ogóle serum, takie anti-aging. Jaka to jest pojemność? Nawet nie wiem, zaraz sprawdzę. 10 ml. To jest z taką pompeczką, o ile dobrze pamiętam. Tak, także bardzo wygodna forma. Nie pamiętam, ile ten kosmetyk kosztuje, ale z tego, co sprawdzałam, to nie mało, więc nie dziwię się, że taka mini pojemność tutaj się pojawiła. Kolejna rzecz to jest Coconut Milk. To jest coś, taki proszek, który wsypujecie do wanny, do kąpieli. Tutaj jest niby napisane, że to jest na raz, ale powiem wam, że tego jest strasznie dużo i moja wewnętrzna Grażynka użyłaby tego na dwa razy. Tak mi się wydaje. Naprawdę jest tego sporo. Ile to waży? 100 gramów. Tak całkiem dużo chyba. Soli nie sypię aż tak dużo do kąpieli. Czy to jest coconut milk? Ale no nie, Grażynka mówi, żeby wsypać na dwa. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, w ogóle zaskoczyło mnie to na maksa, dlatego że to jest zapach do prania, do pukania taki. O zapachu, o tym Ritual of Sakura to jest, czyli to jest ten, co to jest? A co to jest? Boże, wiśnie? I mleko ryżowe. Bardzo ładny zapach. Jak tylko wykończę mojego Lenora, to na pewno sobie to zużyję. Na ile razy to starczy? Pewnie na raz albo na dwa, bo jest tu tego niewiele. I co jeszcze nam zostało? Rzeczy, które powinien pokazać wam Andrzej. Andrzej, chcesz się zamienić? Jak chcesz. To może... Tak, to może tak zrobimy. To, co tu mam, przekażę teraz Andrzejkowi, a ja stanę za kamerą. No i zacznijmy od dużego. To się schowam w kieszeń. Mamy tutaj piankę. O, proszę bardzo. To jest zapach Ritual of Oudych. Nie wiem, jak to mam przyznać. Oudychy. Ody. Jakoś tak. To chyba się Kasia mówiła, że to się nazywało samuraj, nie? Nie, to nie, to jest, nie jest to. Ale pachnie tak fajnie, nie wiem, czymś takim fajnym, po prostu męskim. I to jest bardzo fajny zapach. Ładnie wygląda, w ogóle ekstra. Fajnie, pianka tak, zawsze, pianka zawsze nas proszę. Elegancko, prawda? No, a drugie to w ogóle dzisiaj dopiero było. Dzisiaj jest który? 16, tak? 16, tak. No. Czyli masz tam Mikołaja z kalendarzem. Proszę bardzo, hops. I to jest zapach do Life samochodu. Is a journey. To jest bardzo fajne, bo oprócz tego, że to ładnie pachnie, to jeszcze ładnie wygląda całkiem, tak nie szpeci tego samochodu, nie? Więc dobra. Nasza Daćka będzie miała luksusowe wnętrze. Ten zapach, to drewienko się zakłada na nawiew, na ten wylot nawiewu powietrza. Już jest jeden wkład nabity i drugi jest w pudełeczku w zapasie, także super. No i fajne takie prezenciki dla samochodu, dla Andrzejka. No. Tak. Że miło. Same fajne rzeczy. To tyle, jeżeli chodzi o ostatnie kalendarzowe 5 dni. Zmienię się tutaj z Andrzejkiem, słuchajcie, albo w zasadzie podejdę może. Andrzej ma dzisiaj kolejny taki ciężki dzień, taką niespodziewajkę, że pewnie będzie w nocy musiał pracować. Ja też jeszcze wracam do pracy na chwilkę, na godzinkę, a potem pewnie skoczę do galerii handlowej, bo muszę zorganizować sobie prezent urodzinowy czy urodzinowo-świąteczny. Ustalmy to, Andrzej. Jakoś tak. Jakoś tak. Nie, no ogólnie powiem wam, że tak mi się wydaje, że z takich rzeczy, których byśmy serio potrzebowali, no to jednak takie rzeczy sobie na bieżąco gdzieś tam dokupujemy. Myślałam, co mogłabym chcieć na święta, dlatego że zazwyczaj robimy sobie takie prezenty, które są po prostu bardziej konkretne. Ja mam urodziny w grudniu 21, już za chwilę. I w grudniu, no, są też święta. Także zazwyczaj jest tak, że ten mój prezent to jest jeden prezent, ale co to jakiś taki porządny. No i w tym roku już wiem częściowo, jakie będę miała prezenty, no dlatego, że przedyskutowaliśmy wspólnie z darczyńcami, co takiego mogłabym chcieć. Na pewno o wszystkich tych rzeczach opowiem wam po świętach, natomiast teraz tak myślę, że zawsze chciałam mieć Air Force'y i zawsze mi na nie szkoda pieniędzy, więc może wykorzystam fakt, że jest taka okazja urodzinowo-bożonarodzeniowa. Przejdę się do galerii i przymierzę sobie jakiś model, chociaż jestem ciekawa, czy konkretnie ten, który bym chciała w sklepie będzie. Mamy w galerii Westfield Mokotów, chciałam powiedzieć Mokotów, ale w galerii Westfield Mokotów mamy bardzo dużego najacza. Także przejdę się tam, przymierzę, zobaczę, jaki rozmiar będzie dla mnie git. No i jeżeli będzie spoko, to może kupię, a jeżeli nie będzie spoko, to... W sensie, jeżeli nie będzie tego modelu konkretnie, który ja chcę, to zamówię sobie wtedy przez neta. Boże, Andrzeju, coś kombinujesz z tą kamerą. Łapki mnie już bolą. Dobra, to kończymy, widzimy się w galerii handlowej.
Ja już jestem w galerii. W ogóle patrzcie, jaka obłędna choinka. Są na niej takie gigadziadki do orzechów. A na dole jeszcze wiszą bombeczki. Byłam już w Najaczu, tylko ja chciałam buty, które będą czarne z białą Nike'ą i w moim rozmiarze ich nie ma. Są białe z czarną Nike'ą w wersji jakby junior size, więc w sumie nawet lepiej, bo tańsze. No ale zastanawiam się, czy chcę je kupić, czy wolę te czarne. W sensie obie pary mi się podobały, ale myślałam o czarnych, bo po prostu częściej noszę czarne buty niż białe. Mam białe trampki i zakładam je, ale zdecydowanie rzadziej niż czarne Reeboki, więc muszę pomyśleć. Byłam w Sephorze zapisać się na brwi. No, a teraz podziwiam sobie choineczkę i nie wiem, czy gdzieś jeszcze skoczę. Powiem wam, że no jest całkiem sporo ludzi, a ja tak nie lubię w tłumach chodzić. Najgorzej jest w sklepach, bo do przymierzalni są kolejki. Ale chyba nie powinnam być zaskoczona, że tak jest w piątek po południu. No, więc tak. Koniec podziwiania pana dziadka do orzechów. Polecę sobie może do Zarki. I postaram się szybko obmyśleć sprawę tych butów. Może się cofnę po te białe i już je kupię. Powiem może jeszcze, że byłam w smyku, bo myślałam, że dla Adasia kupię coś na święta. Ale kurde, nie ma już nic fajnego. W sensie są wyprzedaże i jest masa ludzi w sklepie. To może dlatego. Więc nie wiem, może jutro w takim razie podjadę sobie na Łopuszańską i tam pobuszuję w Pepco. Przemyślę to. Andrzej siedzi w domu, bo ma dzisiaj upgrade. Więc w teorii znowu będzie całą noc pracował. W praktyce zobaczymy, czy coś mi się nie wykrzaczy. Dobra, lecę do tej Zary. Andrzej właśnie do mnie napisał, że on by jednak kupił białe. Więc chyba obskoczę sobie Zarkę, a potem się cofnę po te Najacze. Ja już chciałam wychodzić, a dopiero teraz zauważyłam, jak zaczęła się świecić. Jaka to jest piękna choinka. Jaka wielka. Mój prezent już kupiony. Wracam do domu. W ogóle spotkałam jeszcze Asię Przynicką, którą obserwuję na Insta. Bardzo miła dziewczyna. Dotarłam do domku już jakiś czas temu. Zamówiliśmy jedzonko. Andrzej już konsumuje, może wam go pokazać. Nie, nie pokażę. Zamówiliśmy sobie Rogerki. Tutaj się odpala Harry Potter. Którą część oglądamy? Już czwartą, nie? Mamy wszystkie części na Blu-rayu. 4K, tak? Przykoksiliśmy. Ale lubimy bardzo. Więc to tak też kolekcjonerski trochę zakup. Zabieramy się w takim razie za jedzonko, zabieramy się za Harry'ego, a z wami pewnie widzimy się rano.